nowym kapitanem? To ja. Znakomicie, podzielcie się w takim razie na dwie drużyny. Dobrze, to ja z Andrzejem i Eliza z Arkiem. Okej, mamy dwie drużyny, więc czas na... Czy to odgłos wielkiej zmiany? Jaki odgłos? To znaczy, że czas was wymieszać! A nowy skład drużyn to Andrzej i Eliza kontra Arek i Iwona! Nie, nie, przepraszam bardzo, to znaczy, to po jaką cholerę ja mogłam wybierać, skoro i tak wszystko zmieniliście? Bo tak właśnie działa demokracja! W tej rundzie zasady również ulegają zmianie. Pytania nie są już losowane z puli 100 milionów pytań, lecz są zadawane na żywo przez naszych telewidzów. Dokładnie, proszę państwa, każdy może teraz zadać pytanie. Nasze linie są już otwarte. I mamy pierwsze połączenie, od kiedy to było, a teraz to nie ma. No, dzień dobry, witam serdecznie. Ja na starcie tylko powiem, że uważam, że cała ta wasza misja to jest jedna wielka strata czasu i moich pieniędzy. Tak, moich pieniędzy, bo za pieniądze podatników siedzicie w tym kosmosie i chuja tam robicie. Myście się za jakąś porządną, uczciwą robotę wzięli, nie robię pierdolone. Aha, dziękujemy bardzo, pięknie się pan przedstawił tutaj przed milionami telewidzów, a pytanie brzmi? A, no tak. W popularnej kolędzie Jezus Malusieńki tytułowy bohater płacze z zimna, bo nie dała mu matula sukienki. W którym roku środowisko LGBT przesiąknęło do struktur kościoła i zadecydowało, że sukienka jest czymś, co potrzebne jest młodemu mężczyźnie? Czas start! Nikt nie odpowiedział na to pytanie, dlatego tracicie wszyscy po 300 punktów. A jaka była poprawna odpowiedź? To nie wiem, no to właśnie się chciałem dowiedzieć. Aha, no w takim razie dziękujemy za udział. Bon na 100 dolarów trafia do pana. No i proste.